Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dziś odniesiemy się do informacji, które dosłownie elektryzują pisowską część internetu na grupach facebookowych, które są poświęcone zrzeszaniu wyborców tejże partii oraz fanów poszczególnych polityków tej formacji. Gruchnęła informacja, że Polska i Polacy po raz kolejny zostali wystrychnięci na dudka przez Niemców, którzy to, jak donoszą nawet tytuły niemieckich mediów, na przykład portalu Deutsche Welle, Niemcy zwlekają z przekazaniem Polsce sprzętu w zamian za broń dla Ukrainy. No i ten artykuł jest screenowany po samym tytule i tam się pojawia bardzo duża ilość komentarzy, w których to nie mówi się o wystrychnięciu na dudka, tylko tam się używa często dość twardych wulgaryzmów, których ja nie przytoczę. Raz ze względu na kulturę osobistą, a dwa ze względu na to, że YouTube nie lubi takich rzeczy. No i są wieszane psy i cofamy się w tych komentarzach jest cofanie w historii, no co najmniej do 1939 roku i się mówi, że Niemcy to oszuści. Ja nie wnikam w to, że się tak wyrażę, że kim są Niemcy, bo nie jestem tutaj ani w roli socjologa, ani psychologa i nie będę tutaj się zajmował analizowaniem niemieckiej duszy. Natomiast warto mi się wydaje, żeby spojrzeć na całą sprawę całościowo, albowiem ona jest bardzo skomplikowana i rzeczywiście ktoś został wystrychnięty na dudka. To jest niewątpliwie prawda i rzeczywiście te wystrychnięcie na dudka to jest bardzo łagodny eufemizm, bo należałoby używać słów twardych. Tym kimś jest na pewno naród polski. Natomiast kto został wystrychnięty na dudka, to jasne, naród polski. Natomiast kto tym wystrychującym był, czyli mówiąc krótko, kto oszukał, to już, drodzy Państwo, wcale bym nie był taki pewny, ponieważ jak się przeczyta ten artykuł, nawet w Deutsche Welle, ten, który zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystują do takiego podburzania opinii publicznej przeciwko Niemcom, no to tam wychodzi na to, że sprawa jest już taka, powiedziałbym, dużo bardziej skomplikowana. I już przechodzę do rzeczy. Jak zapewne wiecie, bo podają to już nawet państwowe, czyli kontrolowane przez Prawo i Sprawiedliwość media, Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie. Tego uzbrojenia jest od groma i jeszcze troszeczkę. W artykule, uwaga, Polskie Radio 24.pl, czyli portal Polskiego Radia, jak najbardziej media publiczne, czyli nie oszukujmy się, kontrolowane przez rząd. Tam możemy przeczytać, że cytuję, jak dotąd Warszawa przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 7 miliardów złotych. Kupa forsy, zwłaszcza jak na kraj, który pogrąża się coraz bardziej w stagflacji, który ma gigantyczne problemy ze spięciem budżetu, również za sprawą gigantycznych nowych kosztów, jakie ponosimy za sprawą przyjmowania uchodźców i który to kraj ma gigantyczną, dużo wyższą inflację niż średnia europejska, gdyż rząd Prawa i Sprawiedliwości dodrukowywał pieniądze. A dodrukowywał pieniądze, bo chciał mieć, a nie miał. Czyli mamy inflację, bo nie mieliśmy kasy. A rząd zamiast na przykład ograniczać wydatki, to dodrukowywał. No ale jakby u podstaw tego wszystkiego była niefrasobliwa polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, który tak źle prowadził budżet, że brakowało kasy, a następnie głupie decyzje, co zrobić w związku z tym, że tej kasy brakuje, czyli żeby iść w dodruk. No i teraz nadal nam brakuje kasy, nawet bym powiedział, jeszcze bardziej nam brakuje kasy i proszę bardzo, lekką ręczką przekazujemy sobie uzbrojenie o wartości 7 miliardów złotych. To podało Polskie Radio. I wśród tych rzeczy, które przekazaliśmy na Ukrainę jest, uwaga, ponad 200 czołgów. Ile to znaczy ponad 200 czołgów? Nie wiadomo, ponieważ ponad 200 czołgów może oznaczać zarówno 201, jak i 600 czy 700. Nie pamiętam dokładnie, ile tych czołgów mieliśmy, teoretycznie mogli przekazać wszystko. To też jest stwierdzenie ponad 200, prawda? Zwłaszcza, że jeszcze niedawno mówiło się o 100 czołgach, teraz już jest ponad 200, za chwilę może być ponad 300, 400. Mniejsza o to. Ważne, że gdy zaczynano mówić o przekazaniu polskiego uzbrojenia na Ukrainę, wprowadzano polską opinię publiczną w błąd. I to wprowadzenie w błąd, moim zdaniem, miało na celu, a na pewno sprawiło, że zbudowano w polskiej opinii publicznej przyzwolenie na to przekazanie. Może pamiętacie, bo odbywało się to ono również na YouTubie, deal miał być taki, że Polska i inne kraje postsowieckie przekaże uzbrojenie postsowieckie na Ukrainę, gdyż to uzbrojenie jest znane ukraińskiej armii, w związku z tym oni mogą już teraz zacząć je wykorzystywać, bo je znają. Nie muszą się szkolić, bo je znają, więc my damy im coś, co prawda jest trochę przestarzałe, ale w sumie nie tak dużo bardziej niż to, co Rosjanie używają na Ukrainie, więc w sumie całkiem okej. Ale ma taką zaletę, że można użyć tego dziś, teraz, zaraz, a nie za pół roku, kiedy już, miejmy nadzieję, będzie po wojnie. Czyli timing się liczy, a w zamian za to, i tu był klucz, drodzy Państwo, w zamian za to my mieliśmy dostać ekwiwalent w nowym sprzęcie NATO. I nawet nam mówiono, tak było na przykład na niektórych kanałach na YouTube mówione, że będzie to wymiana 1:1. Jeden F-29 poleci na Ukrainę, my dostaniemy jeden F-16. My wyślemy jeden T-72 na Ukrainę i w zamian za to dostaniemy jednego brytyjskiego Challengera lub jednego niemieckiego Leoparda. Te niemieckie Leopardy były mówione wprost. No i na tym poziomie budowano przyzwolenie polskiej opinii publicznej, no, mamiono nas fantastycznym dealem, że pozbędziemy się sprzętu, który i tak już jest stary i niedługo i tak go trzeba będzie zezłomować, bo jemu się kończy resurs, a w zamian za to dostaniemy sprzęt nowoczesny, stricte natowski, który posłuży nam długo i jeszcze na tym zarobimy. No, deal życia. Nic tylko brać, nie myśleć, zgadzać się od razu. No ja od razu jeszcze, bo to było między innymi mówione przez mojego serdecznego kolegę, którego pozdrawiam, zakładam, że został wprowadzony w błąd. Ja od razu mówiłem, że pożyjemy, bo on mówił między innymi u mnie na vlogu, na wywiadzie. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, to jest bardzo w porządku człowiek. Jestem przekonany, że był wprowadzony w błąd. No i ja wtedy od razu mówiłem, że pożyjemy, zobaczymy, bo ja pamiętam jak z historii, no żyję już koło 40 lat i parę rzeczy z historii pamiętam, między innymi pamiętam jak nas jako Polaków, jako opinię publiczną zachęcano do wzięcia udziału w, też chyba wtedy to nazywano operacją specjalną, w każdym razie w inwazji na Irak. Tutaj drugą inwazję na Irak, którą też Amerykanie jakoś nazwali, żeby broń Boże nie nazwać tego wojną, pod fałszywym pretekstem, że niby Irakijczycy posiadają broń masowego rażenia. I czym opinię publiczną przekonywano? Że my jeszcze na tej wojnie zarobimy. Przekonywano, że będziemy mieli swoją strefę, w której to jest ropa i my na tych dealach na ropie, którą jakby zagarniemy i zabierzemy Irakowi, zarobimy kupę forsy. No to ja już wtedy mówiłem, tylko no, do bliskich, bo nie na YouTubie, bo wtedy jeszcze YouTube'a nie miałem, ale już wprost mówiłem, że po pierwsze, to się nie godzi. Kurde, atakowanie jakiegoś kraju i zarabianie na tym kojarzy mi się z grabieżą, a grabieżca to nie jest takie słowo, które chciałbym, żeby się kojarzyło z Polską, a po drugie, mówiłem, że zobaczycie, jak to będzie. To, co Anglosasi obiecują, a to, co dadzą, to są dwie różne rzeczy. No i pewnie pamiętacie, z tej wojny to mieliśmy tyle, że mówiono nam potem w 2015, że mamy przyjmować tak zwanych uchodźców z Syrii, bo przecież zaatakowaliśmy Irak. Nie pytajcie, ile w tym jest logiki, a ile, ale tak mówiono. No i chyba mieliśmy po tym jeszcze tajne więzienie CIA w Klewkach, za które to zapłacono nam gotówką rzekomo przywiezioną w pudełkach po budach. Do końca do dzisiaj nie wyjaśniono, kto te pieniądze przytulił. Natomiast Polska, zdaje się, musiała wypłacać odszkodowania torturowanym tam przez Amerykanów ludziom, nie Amerykanie, bo nie, którzy torturowali, tylko my Polacy, bo to na naszym terenie torturowano. Nikomu nie postawiono zarzutów za to, że zgodził się przyjąć to tajne więzienie CIA. Za to mieliśmy strasznie przechlapane PR-owo na arenie Unii Europejskiej. No, tyle mieliśmy z tego deala z Amerykanami, który formalnie nazywał się chyba też misją specjalną, czy tam cholera wie, jak to się nazywało. Ale naprawdę to przecież była inwazja, tak? I tak samo mówiłem tutaj. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Bo to, że nam obiecują, to wcale nie znaczy, że nam dadzą. A poza tym, kurde, kto nam obiecuje? No, w Polsce nam różni eksperci obiecywali i politycy i tak się czekałem, aż powie to na przykład kanclerz Niemiec, albo jak to powie Boris Johnson, albo jak to powie pan Biden, no bo wiecie, rozumiecie, takie, wolałbym to usłyszeć z ich ust, nie? Że to już jest naprawdę deal, a nie, że to jest chcieństwo jakiegoś polityka i że on swój pomysł przedstawia jako umówioną umowę, no bo też znowu pamiętam z doświadczenia życiowego, ile to razy politycy mówili, że na przykład się z Czechami dogadali w sprawie tej kopalni odkrywkowej, a Czesi tego nie potwierdzali, sąd też potem nie potwierdzał i musieliśmy płacić jakieś odszkodowania, no wielokrotnie takie rzeczy były, prawda? Także taką obawę podnosiłem. No i teraz się okazuje, że moja obawa się niestety sprawdza. Najpierw mieliśmy taki przedsmak przy okazji MiG-ów 29, które to miały polecieć na Ukrainę w zamian za ekwiwalent 1:1 F-ów 16. Jeden MiG na Ukrainę, jeden F-16 do Polski. A potem, jak była ta słynna akcja z tym, że Polska się opamiętała, a w zasadzie to chyba prezydent Duda to opamiętanie wymusił, że my jednak nie wyślemy wprost naszych migów na Ukrainę, tylko że my chcemy przebazować te nasze migi do amerykańskiej bazy w Rammstein na terenie Niemiec i stamtąd niech Amerykanie je tam wyślą. To może pamiętacie, tam już nie było mowy o tym, że my dostaniemy F-16. Tam była mowa, że my te F-16 będziemy mogli sobie kupić. Zasadnicza jest to różnica między dać komuś za darmo i w zamian za to dostać od kogoś za darmo, a dać komuś za darmo i w zamian za to móc sobie kupić. No, mi się wydaje, że to jest zupełnie inna sytuacja, choć słowo przekazanie jest bardzo, bardzo mocno pojemne. No i w związku z tym, jak się pojawiła kwestia tych czołgów, no to bardzo mocno się tym nie tyle zaniepokoiłem, co zainteresowałem. Czy to aby na pewno będzie tak, jak nam mówiono, że za te czołgi, które my wysłaliśmy na Ukrainę, już jest podpisany deal, nasze czołgi na Ukrainę, darowizna, brytyjskie, niemieckie czołgi do Polski, darowizna. No i tutaj się zaczyna wszystko rypać. Zaczyna się też rypać dość mocno z czołgami brytyjskimi, choć tutaj sprawa się chyba już wyjaśnia powoli, bo też się pojawiły bardzo poważne wątpliwości, co to znaczy przekazać. Czy my te brytyjskie czołgi dostaniemy na własność, czy my te brytyjskie czołgi dostaniemy wyłącznie na nasze terytorium? Czy te brytyjskie czołgi będą obsługiwane przez polski personel, czy one przejdą na własność polskiej armii, a jeśli tak, to czy za pieniądze, czy bezpłatnie, czy też może będzie tak, że po prostu Brytyjczycy przebazują swoje Challengery na jakiś czas na terytorium Polski, a gdy my już gdy będziemy mieli dostawę amerykańskich Abramsów, które kupiliśmy bodajże za 20 miliardów, tylko nie pamiętam czy złotych, czy dolarów, chyba złotych na szczęście, że jak one wreszcie do Polski przyjadą, to Brytyjczycy te swoje Challengery z powrotem zabiorą, no bo przekazać to jest jednak słowo bardzo, bardzo pojemne. I tutaj wydaje się, że to jednak się potwierdziło in plus. O tym zaraz będziemy sobie czytać i analizować artykuł na O2. Natomiast Niemcy nie potwierdzają. Niemcy mówią, że sorry, ale tutaj żadnego deala nie było. Niemcy mówią, że no okej, przyszli Polacy i zaproponowali coś takiego, ale myśmy się wcale nie zgodzili. Myśmy się tylko zastanawiali. No, że Polacy już i tak wysłali te czołgi, no to chyba już jest sprawa nieaktualna, no bo normalny kontrahent to robi tak. Przychodzi i mówi, ja chcę się umówić na to i na to. No i czeka, aż druga strona powie, dobrze, mamy umowę i to pewnie jeszcze trzeba by jakoś podpisać. A jeżeli ktoś przychodzi, chciałbym się umówić na to i na to, a następnie dostaje odpowiedź, to ja się zastanowię i w czasie, gdy tej umowy jeszcze nie ma, zaczyna ją realizować, no to niech się potem nie dziwi, że druga strona się nie wywiązuje z umowy, bo tej umowy nie było. Drodzy Państwo, kurde, jak przyjdzie ktoś do mnie i powie, Krzyśku, zapłać mi 1000 złotych, to jak ty mi zapłacisz 1000 złotych, to ja w zamian za to moje ubrania oddam bezdomnemu, albo nie wiem, mój samochód wyślę do pewnego radia jako bezdomny. No pomijając fakt, że po cholerę miałbym się zgodzić, no ale powiem, słuchaj, to ja się zastanowię, jutro dam ci odpowiedź, a ten ktoś pójdzie i to zrobi i jutro do mnie przyjdzie, wiesz co, ja to już zrobiłem. No to po cholerę ja miałbym mu płacić, skoro on i tak już zrobił sam siebie to, co zrobił. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. W interesie Niemców nie jest przekazywać nam czołgi. W interesie Niemców jest, żebyśmy my przekazali nasze czołgi na Ukrainę. Skoro więc my już, żeśmy i tak to zrobili, jako nadgorliwcy, to Niemcy nie mają żadnego interesu, żeby się wywiązywać z umowy, której nie było. Tak przynajmniej Niemcy twierdzą. Czy ta umowa była, czy tej umowy nie było, to się zapewne okaże. Niemcy twierdzą, że nie. Jeśli ta umowa była, to co za problem pokazać? No, ja mam nadzieję, że politycy, mimo całej swojej, nie wiem jak to nazwać, nie niefrasobliwości, tylko amatorszczyzny, no nie zawarli tej umowy na gębę. Ja mam nadzieję, że jakoś coś zostało spisane, tak? I że teraz można po prostu przyjść i pokazać, proszę bardzo, tu był kwit, żeśmy się umówili, Niemcy kłamią, tutaj umowa została zawarta, proszę się wywiązać. Także to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Albo teraz pisowcy pokażą papier, że umowa była, albo no niestety wyjdzie, że nie było. I to jest bardzo przerażające, bo w kontekście tego, jak się zachowywali do tej pory, to jakbym miał tak obstawiać, to bardziej obstawiam, że tej umowy nie było, niż że była. I to mnie przeraża. I właśnie w tym momencie jestem przekonany, że samo wystrychnięcie Nadudka jest faktem. I na pewno został wystrychnięty Nadudka naród polski. Tylko co do tego, przez kogo, czy przez Niemców, czy przez własny rząd, no to ja już bym nie był taki pewny. Przeczytajmy sobie artykuły źródłowe. Najpierw może ten artykuł w Polskie Radio 24.pl, media publiczne, jak najbardziej no, kontrolowane moim zdaniem przez rząd. Tutaj nie można nic mówić, że jakieś antyrządowa propaganda, nie? No chyba media kontrolowane przez rząd nie uprawiają antyrządowej propagandy, a już na pewno nie ruską, nie? Chociaż jest taka teoria, że a propos tego, kto kogo wspiera i tam jest... Dobra, nie wchodźmy w to. Napisała ta osoba o pseudonimie IR, która no, niestety się nie podpisała. To jest swoją drogą też takie bardzo... Przepraszam, o pseudonimie PG, która się nie podpisała. A tytuł artykułu Polska przekazała Ukrainie ponad 200 czołgów. To nie jedyne wsparcie. Przeczytajmy, żeby wiedzieć, co tam zostało wysłane. Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej Polska dostarczyła Ukrainie wystarczającą liczbę czołgów do sformowania 2 brygad. To ponad 200 sztuk T-72. Ponadto za Buk dotarło m.in. kilkadziesiąt bojowych wozów piechoty. Drodzy Państwo, to, trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, to zmniejszyło zdolności obronne Polski w sposób znaczny. Te 2 brygady, które tam powstaną, to są 2 brygady bez sprzętu w Polsce. Polska, z tego co wiem, nie posiadała tego sprzętu na magazynie, który tak sobie po prostu stał i się kurzył, tylko wygląda na to, że to zostało zabrane jednostkom liniowym. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. W związku z tym te uzupełnienie sprzętem niemieckim, brytyjskim jest dla nas kluczowe, po prostu, żebyśmy mieli się czym bronić oraz żeby cały czas odstraszać Putina przed zaatakowaniem nas. Także to nie są przelewki, to jest znaczne zmniejszenie potencjału obronnego Polski. Jak dotąd Warszawa przekazała Ukrainie sprzęt o wartości o wartości 7 miliardów złotych, bez ponad. Są to m.in. haubice samobieżne 2S1 Goździk, a także wyrzutnie rakietowe Grad. Polska przekazała też rakiety powietrze-powietrze do samolotów MiG-29 i Su-27. Pytanie, czy wszystkie, czy my jeszcze jakieś mamy, czy nasza flota jest w tym momencie uziemiona. Oprócz ciężkiego sprzętu, to także drony produkcji polskiego WB Electronics, służące m.in. do działań rozpoznawczych. Sami Ukraińcy chwalą się posiadaniem polskich dronów WarMate, systemu amunicji krążącej podobnego do amerykańskich Switchblade. Amunicja krążąca dla laików, dron kamikadze. Krąży sobie takie coś, namierza wroga i nie ma wroga. Czyli ja to bardziej nazywam tak latająca bomba. Podobno pioruńsko skuteczne, podobno no naprawdę świetne. I ja teraz tak, bo chcę być obiektywny. To nie tak, że ja jakoś specjalnie popieram pisowców czy coś, ale wygląda bardzo mocno, że ta wojna na Ukrainie pokazała, że drony to zajebista jest. Że po prostu one robią świetną robotę. W dodatku jeszcze mamy bardzo dużo ludzi, których bardzo szybko można przeszkolić do obsługi dronów. Ja to już ponad rok temu postulowałem właśnie, żeby Polska bardzo mocno stawiała na drony. Można bardzo szybko gracza komputerowego przeszkolić na operatora dronów. Amerykanie nawet w swojej armii wykorzystują pady od jednej z konsoli, żeby łatwiej było po prostu cywilów łatwiej i szybciej można było przeszkolić na operatorów dronów. I taki rój dronów, chmara dronów, łoboże, jaką to robotę robi. I dlaczego mówię, że tutaj, i co tutaj trzeba powiedzieć, pan były minister obrony narodowej, pan Macierewicz, no bardzo wyraźnie chciał stawiać na te drony. Potem on przestał być ministrem obrony narodowej i zaczęliśmy stawiać na sprzęt amerykański, taki klasyczny. No właśnie, tu te drony miały być polskiej produkcji, sprzęt klasyczny jest ze Stanów Zjednoczonych, no i drony, jak widać, są objawowe, nawet wysłali je na Ukrainę. No a te amerykański sprzęt, no taki bardzo bezobjawowy, zamówiony, zapłacony, niedostarczony, a już tyle lat, tak? Przecież tak, patrioty, artyleria rakietowa HIMARS, strasznie dużo tego było. Z polskiego arsenału do walczących z Rosją trafiły też m.in. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, które mają już na swoim koncie niepotwierdzone oficjalnie zestrzelenia rosyjskich śmigłowców. Polska przekazuje też Ukrainie duże ilości amunicji. Poradzieckie czołgi T-72 trafiły już na Ukrainę z Czech. Nasz kraj ma niemal 400 sztuk tego sprzętu, czyli oddaliśmy ponad połowę tego, co mamy. Wyobrażacie sobie? Bo tutaj niemal, czyli mniej niż 400 mamy, a oddaliśmy ponad 200. Więc oddaliśmy ponad połowę czołgów T-72. część została zgodnie z decyzją kierownictwa resortu obrony z 2019 roku poddana modyfikacji, głównie pod względem zdolności ogniowych tych czołgów. Z ustaleń, rozumiem, że ta modyfikacja to się chyba... No dobra. Z ustaleń IR wynika jednak, że ukraińskiej armii przekazujemy przede wszystkim maszyny spoza programu modernizacyjnego. Słowo klucz przede wszystkim, czyli te z programu modernizacyjnego też dajemy. Temat przekazywania czołgów omówiono na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. Pytany o to wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, który reprezentował resort na komisji, powiedział, że Polska od początku wojny na Ukrainie wspiera swojego sąsiada militarnie. Nie tylko czołgi. Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej polskie wsparcie dla Ukrainy to także kilkadziesiąt bojowych wozów piechoty. Tutaj jest mowa o kilkudziesięciu, a na początku była mowa o... Tak, też kilkadziesiąt bojowych wozów piechoty. I tutaj na zdjęciu jest BWP-1, czyli sprzęt bardzo, bardzo stary. Bardzo stary. Ale ruskie robią tego całkiem ciekawe modernizacje. Ale my nie robiliśmy. Zaangażowanie Polski w przekazywanie pomocy militarnej walczącej Ukrainie było jednym z tematów, które poruszono w niemieckiej bazie Rammstein w miniony wtorek. Spotkanie zorganizował sekretarz obrony USA. Zaprosił do Niemiec kilkudziesięciu polityków z całego świata. Nasz kraj był tam wymieniony jako jeden z liderów wsparcia militarnego dla Ukrainy. Polskie radio tymczasowo uruchomiło... Dobra. I teraz tak, zaraz sobie poczytamy o tych brytyjskich czołgach, a najpierw sobie poczytamy w portalu Deutsche Welle o tych niemieckich. Fazy. To jest tytuł. Faz. Niemcy zwlekają z przekazaniem Polsce sprzętu w zamian za broń dla Ukrainy. Napisała to pani Anna Widzyk. Komentujemy. Polska dostarcza Ukrainie czołgi, a Berlin wciąż nie podjął decyzji o przekazaniu w zamian Polakom swoich leopardów, twierdzi Frankfurter Allgemeine Zeitung. No właśnie, nie podjął decyzji. Samo to zdanie sugeruje, że nie mamy tutaj do czynienia z niewykonaniem umowy, tylko po prostu no, nie było umowy, a Niemcy jeszcze nie podjęli takiej decyzji. To jest jednak zasadnicza różnica. Postawa niemieckiego rządu w sprawie dostaw ciężkiej broni dla Ukrainy wciąż nie jest jednoznaczna. Ocenia niemiecka Frankfurter Allgemeine Zeitung, w skrócie FAZ, w sobotę, 30 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej ukazał się artykuł z niedzielnego wydania gazety, z którego wynika, że już kilka tygodni temu Warszawa zaproponowała Berlinowi, że przekaże Ukrainie dużą liczbę czołgów PT-91, czyli rozumiem, że to jest ta wersja modernizacyjna T-72 do wersji twardej. To zmodernizowana wersja czołgów T-72 produkcji sowieckiej, czyli taką, z której Ukraińcy mogą natychmiast ruszyć do walki, nie martwiąc się o szkolenia, części zamienne czy amunicję, pisze gazeta. A dodaje, że w zamian Polska chce otrzymać niemieckie czołgi Leopard 2. No i tutaj wygląda na to, że już nie dostaniemy, bo żeśmy już wysłali. Nie chodziło zatem o to, by Niemcy bezpośrednio dostarczały broń Ukrainie, ale o wymianę, co z punktu widzenia niemieckiej polityki zagranicznej jest mniej problematyczne. Szczególnie w porównaniu z bezpośrednim przekazaniem czołgów, zauważa Faz. Ale w Polsce długo nie słyszano nic od rządu federalnego. Cały czas nie zapadła decyzja, czyli nie było odpowiedzi. Dodaje, według Faz przełomu nie przyniosła także wtorkowa, 26 kwietnia 2022, wizyta premiera Mateusza Morawieckiego u kanclerza Olafa Scholza w Berlinie. Osłabiona wschodnia flanka NATO. Oczywiście niemiecki rząd może mieć dobre powody, by odrzucić taką wymianę. Na przykład taki, że Niemcy nie mają wystarczająco dużo czołgów Leopard 2, a na pewno nie tyle, by zastąpić dużą liczbę polskich czołgów. Byłoby to jednak ważne. Polska leży przy granicy z Białorusią. To tam walczyliby żołnierze NATO, gdyby Rosja zaatakowała. A gdzie się walczy, liczy się każdy czołg. Jeśli byłoby ich mniej, to wschodnia flanka sojuszu byłaby osamotniona, pisze Faz. No, ciężko się z nimi nie zgodzić. Ale teraz Polska już przekazała czołgi Ukrainie, a zatem wschodnia flanka już jest osłabiona. Chodzi o to, by Niemcy wsparły partnera z NATO, dodaje. Kto wystrychnął polską opinię publiczną na Dudka? Opieszałość niemieckiego rządu krytykuje poseł współtworzący koalicję zielonych Anton Hoffreiter. Moim zdaniem to my kupimy te Leopardy i to kupimy je drogo, bo na musiku, bo wszyscy już wiedzą, że my musimy, potrzebujemy, bo nie mamy, bo oddaliśmy. Więc cena moim zdaniem bardzo mocno wzrośnie. No, ale spoko, Polskę stać, tak? Zawsze można więcej dodrukować, drukarka zrobi brum, 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 inflacja będzie zapierdzielać pod niebiosa. Kogo to obchodzi? Pan prezes Glapiński dostaje podwyżkę, zdaje się, od dłuższego czasu. Politycy też, zdaje się, dali sobie 40% podwyżki. Swoją drogą był taki mem, jak oni sobie dawali 40% na podwyżki i mówili, że to przez inflację. Był taki mem, ty słuchaj, ale inflacja jest tam kilka procent, dlaczego aż 40? Poczekaj, za rok zobaczysz. Kurde, kolejny mem, który miał być śmieszny, a wyszedł, kurde, profetyczny. Jak podkreśla ten Anton Hoffreiter, jak podkreśla, nie może powtórzyć się sytuacja, że takie oferty jak ta z Polski czekają na odpowiedź tygodniami. Urząd kanclerski powinien odpowiedzieć pozytywnie w ramach naszych możliwości, ocenia polityk. Przypomina, że Bloomberg ogromną większością głosów opowiadał, przepraszam, Bundestag ogromną większością głosów opowiadał się kilka dni temu za dostarczeniem ciężkiej broni na Ukrainie. No, ale skoro polski rząd, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, sfrajerował, tylko nie się, tylko naród polski, to co Niemcy mają być wyrywni? Po co mają dawać, jak już nie muszą? Bo i tak już to zrobili. Podobnego zdania jest Robert Kisewetter z opozycyjnego CDU. Jak mówi, uchwała Bundestagu daje rządowi dostateczne wsparcie, by wreszcie odpowiedzieć na przedłużającą się już kilka tygodni temu ofertę Polski. Na początku tygodnia niemiecki rząd ogłosił, że przekaże Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze typu Gepard, wycofane z zasobów Bundeswehry. To pierwsza ciężka broń, jaką dostarczyć zgodził się Berlin. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze przekonajmy się, jak to jest z tymi Challengerami. Tu chyba są dobre informacje, ale jak to będzie w praktyce, zobaczymy później. Osoba, która to napisała, nazywa się Jar. Tytuł artykułu: Ważne informacje dla Polski. Dostaniemy nowe czołgi. O2. Wielka Brytania wysyła do Polski swoje czołgi Challenger 2, by zastąpić nimi polskie T-72, które z kolei trafiły do Ukrainy. Wielka Brytania mocno angażuje się w pomoc Ukrainie w walce z rosyjskim najeźdźcą. Boris Johnson w czasie konferencji prasowej w Delphi przekazał, że jego kraj zwiększa wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Istnieje realistyczna możliwość, że rosyjskie bombardowania Ukrainy będą trwać do końca przyszłego roku. Wyobrażacie sobie? Do końca przyszłego roku, czyli jeszcze ponad 1,5 roku. A nawet, że Rosja będzie w stanie wygrać trwającą wojnę, przyznał brytyjski premier Boris Johnson. To tak a propos tego, że my się tak rozbrajamy. Tymczasem, po tym jak Polska wysłała na Ukrainę swoje czołgi T-72, w naszej bazie powstała wyrwa. Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że Wielka Brytania wysyła do naszego kraju czołgi bojowe Challenger 2 w celu uzupełnienia luki. Na razie nie ma nic o tym, że za darmo i że tylko, że wysyła. Jak podkreśla RMF FM 24, to maszyny, które brytyjska armia ma na stanie, a które nie będą modernizowane, czyli takie trochę starsze. Jest ich w sumie prawie 80, ale jak podkreśla, najpierw Challengery do Polski trzeba przerzucić, a potem wyszkolić czołgistów. Generał Deveral uważa, że może to potrwać nawet miesiące. Transport, kto za to płaci, szkolenie załóg kosztuje, no i trwa. Miejmy nadzieję, że ruskie odpukać w ogóle nie zaatakują, a na pewno nie, że w tym czasie. Challenger 2 to czołg podstawowy produkcji brytyjskiej pochodzący z pierwszej połowy lat 90. XX wieku, czyli taki w miarę relatywnie nowy. Jeden czołg kosztuje 4,2 miliona funtów i waży 64 tony. Wozy te były w użyciu m.in. w Iraku i Bośni. Wielka Brytania jak dotąd nie straciła żadnego ze swoich Challengerów. To jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, bo skoro mają być szkolone polskie załogi, to wygląda na to, że one przejdą na własność Polski. To dobre, ale nigdzie nie ma o tym, że za darmo. Zobaczymy, czy nie będziemy musieli Brytyjczykom za te czołgi zapłacić. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak na początku kwietnia podpisał z USA umowę zakupu 250 czołgów Abrams trzeciej generacji. Wartość pakietu obejmującego m.in. amunicję i pakiet logistyczny oraz szkolenia opiera na 4,74 miliarda dolarów. Dobra, dzielimy sobie to. Proste te dzielenie, zobaczymy po ile wychodzi za jednego Abramsa. Tak a propos tego, czy to są drogie czołgi, czy to są tanie czołgi. Weźmiemy to sobie, czyli tak, weźmiemy sobie miliarda, tak? Czyli 4,740, żeby było w milionach, podzielić przez 250. Drodzy Państwo, to wychodzi po prawie 19 milionów dolarów za czołg. Zobaczymy sobie kurs dolara aktualny. Kurs dolara. Dzisiejszy kurs dolara, drodzy Państwo, to jest 4,43 razy 4,43. To wychodzi prawie 84 miliony złotych za Abramsa. A ile wychodzi i o ile on jest droższy od Challengerów? Bo tu jest 84, a Challengery są po 4,2, ale funt jest droższy. Kurs funta 5,57. 23 miliardy. 23,3, czyli 84 podzielić przez 23,3. Drodzy Państwo, za jednego Abramsa moglibyśmy mieć prawie 4 Challengery, 3,6 Challengerów. To tak a propos tego, czy to dobry deal, czy słaby deal, te Abramsy. Czołgi trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski na wschodnią flankę NATO. Jeszcze w tym roku Polska otrzyma 28 egzemplarzy czołgów Abrams ze składów US Army, tak żeby można było już rozpocząć szkolenie polskich czołgistów. Czyli rozumiem, że na razie dostaniemy, przyjadą używane. Tak zrozumiałem, no bo jak tak to rozumiem. Drodzy Państwo, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Sami ocencie, kto tu kogo wystrychnął na głódkę. Trzymajcie się, hej pa!